10 najstarszych miast na świecie. Materiał opracowany na podstawie turystyka.wp.pl. Bejrut to stolica i największe miasto Libanu, leżące w środkowej części kraju. Liczy 2 060 000 mieszkańców, w większości pochodzenia arabskiego. Bejrut stanowi siedzibę libańskiego rządu i odgrywa kluczową rolę w gospodarce kraju, bowiem w śródmieściu, a także bliskim centrum, znajdują się siedziby głównych przedsiębiorstw i banków. Miasto jest również ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Po zniszczeniach spowodowanych ostatnimi konfliktami zbrojnymi w Bejrucie prowadzone są ożywione prace renowacyjne zarówno w historycznym śródmieściu, jak i w dzielnicach turystycznych. Przywrócono do życia marinę, uliczne kluby i lokale nocne, które jak dawniej przyciągają turystów, a Bejrut jest zamieszkany od 3000 roku przed naszą erą, więc zadbanie o to miasto jest bardzo istotne. Gaziantep, miasto w południowej Turcji. Mieszka tam około 853 tysiące mieszkańców. Miasto znane z pistacji i robionej z nich baklawy. Ślady pierwszego osadnictwa w tym mieście sięgają 4 tysiąclecia przed naszą erą. Aktualnie miasto jest znane z niestety zamachów terrorystycznych. 16 października 2016 roku w wyniku wybuchu zginęło 3 policjantów i 8 osób zostało rannych. Do ataku doszło w niedzielę podczas akcji policyjnej przeciw tak zwanemu Państwu Islamskiemu. Plovdiv, miasto w środkowej Bułgarii. Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego w Bułgarii 31 grudnia 2011 roku miasto liczyło 338 tysięcy mieszkańców. Zamieszkane jest od 4000 roku przed naszą erą. Wciąż zauważyć można tu ślady zamierzchłej przeszłości miasta, m.in. pozostałości murów rzymskich, starożytne ruiny, a także wciąż czynny Teatr Rzymski. Tutaj też założono pierwszą bułgarską szkołę. Pierwotnie mieszkali tam Trakowie, następnie miasto zostało zajęte przez Filipa II Macedońskiego, a później wpadło w ręce Rzymian. Obecnie miasto jest europejską stolicą kultury. Sydon, trzecie pod względem wielkości miasto Libanu, liczy około 170 tysięcy mieszkańców, położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Sydon zamieszkany jest od 6 tysięcy lat. W starożytności było to jedno z najważniejszych portowych miast fenickich. W Sydonie budowano bardzo dobre okręty i produkowano cenne wyroby ze szkła. Sydon jest miastem wspomnianym w Biblii. Jego oznaczenie sprawiło, że początkowo nazwę odnoszono do całej Fenicji. Fahum, miasto w północnym Egipcie leżące na pustyni libijskiej 85 km na południowy zachód od Kairu, stolica oazy Fahum. Liczba mieszkańców to około 316 tysięcy osób. W północnej części miasta znajdują się pozostałości starożytnego egipskiego miasta Shedet. To w nim rozgrywają się początkowe wydarzenia opisane w książce Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Miasto zamieszkane jest od około 6 tysięcy lat. Suza, miasto w południowo-wschodnim Iranie, posiadające długą historię. Nie jest znana dokładna data powstania miasta, wiadomo jednak, że już w 4 tysiącleciu przed naszą erą kwitło tu życie miejskie. Około roku 1000 przed naszą erą Suza została podbita przez Babilonię, jednak po kilkudziesięciu latach udało się ją odzyskać. Podbój jednak doprowadził do znacznego zmniejszenia miasta. W 2015 roku Suzę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Damaszek, stolica oraz drugie co do wielkości miasto Syrii, w którym mieszka 1 700 000 mieszkańców. Jest to największy ośrodek przemysłowy i naukowy w państwie. Damaszek jest jednym z najstarszych ciągle zamieszkanych miast na świecie. Jest również kulturalnym i religijnym centrum Orientu. Prawdopodobnie został zamieszkany w 4300 roku przed naszą erą. Jest to również jedno z 4 świętych miast islamu. Aleppo. Miasto w północno-zachodniej Syrii, około 50 km na południe od granicy z Turcją. Jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast Bliskiego Wschodu. Ludzie tworzą tam cywilizację od 4300 roku przed naszą erą. Miasto osiedlone jest przez Arabów, Turków, Ormian, Greków, Kurdów i Żydów. Tradycja muzułmańska i judaistyczna podaje, że podczas wędrówki z Ur do Kananu na pobliskim wzgórzu odpoczywał Abraham.
Miał tu również wypasać swoje stada i doić krowy. Pamiątką jego pobytu jest Kamień Abrahama. Wkrótce po wybuchu wojny domowej w Syrii rozpoczęła się trwająca kilka lat bitwa o Aleppo. Od 2016 roku trwały ciężkie walki o miasto pomiędzy wojskami sił zbrojnych Syrii a oddziałami antyrządowymi. W grudniu 2016 roku wojska rządowe odzyskały kontrolę nad centrum Aleppo i wydały oświadczenie, że w pełni panują nad miastem. Byblos. Miasto w środkowym Libanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Centrum administracyjne dystryktu Kada Jabahl. Liczy około 21 tysięcy mieszkańców. Miejsce to jest stale zamieszkane od czasów neolitycznych i przez tysiąclecia ściśle związane z legendami oraz historią obszaru śródziemnomorskiego. Byblos jest też bezpośrednio łączone z powstaniem i upowszechnieniem alfabetu fenickiego, czyli podwalin współczesnego alfabetu. Od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą Byblos znane jest jako wielki fenicki ośrodek handlowy, gdzie prowadzono handel cedrem i wapniami ze starożytnym Egiptem, skąd sprowadzano w zamian m.in. papirus. Zresztą Byblos znaczy papirus. Jerycho. Miasto położone w pobliżu rzeki Jordan w Izraelu jest siedzibą władz jednego z 16 okręgów administracji autonomii palestyńskiej. W 2014 roku liczyło 22 tysiące mieszkańców. W latach 1949-1967 było okupowane najpierw przez Jordanię, a następnie po roku 1967 po wojnie sześciodniowej przez Izrael. W 1997 roku Izrael kontrolę nad miastem przekazał autonomii palestyńskiej, lecz pamiętajmy, że nie ma państwa palestyńskiego. Jerycho uważane jest za jedno z najstarszych i nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie. Archeolodzy odkryli w Jerychu resztki ponad 20 osiedli datowanych na 11 tysięcy lat. Jednym z powodów, dla których w tym miejscu osiedlili się ludzie, były liczne źródła wody, a samo Jerycho opisane jest w Biblii jako miasto drzew palmowych. Jerycho położone jest około 270 metrów pod poziomem morza, co sprawia, że jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie. W pobliżu obecnego Jerycha już 9 tysięcy lat temu istniały trzy odrębne siedliska ludzkie. Było to spowodowane najprawdopodobniej dogodną lokalizacją. Najstarsze z siedlisk znajduje się na terenie dzisiejszego Tel es-Sultan, w odległości kilku kilometrów od miasta. Jerycho wspomniane jest w Starym Testamencie ponad 70 razy. To właśnie tam Bóg Jahwe ukazuje Mojżeszowi ziemię, jaką daje go ludowi, czy jest choćby opisane słynne oblężenie Jerycha i zburzenie jego murów. Dziś można się tam nieźle zabawić, ponieważ w 1998 roku w mieście otwarto wielki hotel z kasynem, który przez kilka lat był największym prywatnym miejscem zatrudnienia na zachodnim brzegu. Obecnie niestety został zamknięty, ale i tak pozostaje jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych tamtego regionu. Ogólnie w epoce brązu wiele miast Kanaanu uległo zniszczeniu podczas najazdów egipskich, jednakże Jerycho się zachowało na tyle dobrym stanie, że możemy zobaczyć, jak wyglądały miasta okresu właśnie epoki brązu w rejonie Kanaan. Jednego możemy być pewni, Jerycho jest najstarszym miastem, które przetrwało do dziś i jest to tak naprawdę jedna z kolebek ludzkości. Jest to miejsce, gdzie tak naprawdę ludzkość zaczynała funkcjonować i nie ma takiego drugiego miejsca na świecie jak właśnie Jerycho. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i napiszcie, czy znacie jakieś bardzo stare miasta. Ponadto zapraszam Was na kanały A to Ciekawe, kanał z ciekawostkami pod moim patronatem, który formą bardzo przypomina dyszkę, i na kanał Światowa Historia, na który staram się codziennie dodawać nowe materiały. Trzymajcie się, cześć!